Witamy Was dzisiaj w innej odsłonie. Będziemy mówiły do siebie na żywo, trochę do Was bokiem, także to będzie taka bardziej nasza rozmowa. Spontanicznie? Tak, będziemy mówiły do mikrofonów, które trzymamy w rękach, bo okazało się, że lepiej słychać. A zależy nam na dobrym audio dla Was, więc myślę, że to przeżyjecie, że trzymamy mikrofony w rękach, prawda? Oni już dużo przeżyli, Alicja. Tak. Ci, którzy oglądają już które? To będzie 10 odcinek? Nie, bez przesady. 8 albo... Nie, przepraszam, 9. Oj, tak, dokładnie. 9 odcinek Rozmów pod włos, no czyli to... Zuza i Ala... Rozmowy pod włos. Tak, po prostu. Dokładnie. I... No to wiesz, to ci wytrwali już są przygotowani, nie? Tak, są różne tematy potem mogą. Dzisiaj będzie temat dla osób, które mają psy z problemami. Problemami nietypowymi, tak? Bo nie chodzi nam o problemy typowo behawioralne, chociaż te często też im towarzyszą, ale takie, które na przykład dotykają codziennych sytuacji w życiu. I na przykład mam dużo klientów, których pieski są wrażliwe pokarmowo, albo mają jakieś alergie skórne, albo pokarmowe, albo na przykład z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w takim zwykłym, standardowym szkoleniu, tak? Czyli na przykład, nie wiem, tak jak wydaje się często ludziom, że jak już nie mogą psa nagrodzić smakołykiem, albo nie mogą mu nagrodzić go zabawką, to już generalnie z tym psem nie da się nic zrobić, albo będzie to naprawdę bardzo, bardzo trudne. No i właśnie dzisiaj chciałybyśmy powiedzieć, w jaki sposób da się, bo da się, generalnie da się pracować z takimi psami. Oczywiście z zastosowaniem technik T-Touch, z zastosowaniem jakichś naszych innych pomysłów. No i zapraszamy. No właśnie. Tak. Bo generalnie myślę, że dużo osób, jakby jak ma wyobrażenie takie o treningu z psem, to widzi siebie z saszetką, ze smakołykami, z jakąś zabawką dyndającą z kieszeni. Z klikerem. Z klikerem albo bez. No jak ktoś ogarnie kliker, to spoko, a jak ktoś nie, to tam mniej jest jakiś tam, powiedzmy, skoordynowany, to raczej sobie odmawia takich przyjemności. No i wiesz, jak twój pies się jakby nie wpisuje w ten schemat, no to uważasz, że generalnie jest do bani. I potem są takie pytania w internecie, jak zrobić, żeby mój pies lubił smakołyki, albo jak nauczyć mojego psa zabawy zabawką. Albo właśnie ktoś mówi, no to weź, nie wiem, użyj smaczków, a ktoś mówi, kurczę, nie mogę, bo mój pies ma właśnie jakąś tam silną alergię i generalnie może tylko swoją super ekstra hydrolizowaną, hipoalergiczną karmę bez niczego. Tak. Nie? Jakby trochę przyśmiewczo mówię, ale tak jest często, nie? I to ja wiem, że to jest dramat. Często, tak? Bo no, dokładnie. No. Także, no właśnie, jakie ty masz doświadczenia z takimi sytuacjami? Okej, okay, wow, najgorzej zacząć, a potem wiem, że to pójdzie jakoś. Więc może tak, zacznę od właśnie innego rodzaju wzmocnień, które czasem są polecane, jak na przykład w takich sytuacjach, w sensie z tym się spotykałam, z takimi radami, że w momencie, gdy twój pies właśnie nie jest w stanie przyjąć żadnych smakołyków albo właśnie ma jakieś nietolerancje pokarmowe, alergie, tak, no to wtedy zawsze jest dotyk. Mhm. Zawsze możesz tego psa pogłaskać, żeby go pochwalić, zawsze możesz użyć swojego głosu jako nagrody. I na tych dwóch elementach chciałabym się skupić, ponieważ z nimi najwięcej jakby eksperymentuję, także faktycznie tutaj mogę się podzielić swoimi takimi obserwacjami. Więc jeśli chodzi o dotyk, ja z tą radą byłabym, w sensie na pewno może inaczej. Duże ale za tym tak, idzie, nie? Ja zawsze często mam tak, niestety, że mówisz to, ale nie dotykaj go teraz, bo on tego nie chce. Tak. Nie? To jest, dla mnie to w ogóle sam dotyk to jest w ogóle temat na 2 godziny, jakby, bo wiesz, aż tyle nie mamy. Jak wiesz, da jeszcze dłużej, ale dokładnie. Już wie, ile mogę o tym gadać. Ale po pierwsze, zawsze musimy wiedzieć, w którym miejscu w ogóle ten dotyk może być faktycznie wzmocnieniem. I w ogóle czy nasz pies takie miejsce na ciele posiada. O, poczekaj, jeszcze zatrzymam się na chwilę, bo część z naszych słuchaczy może nie wiedzieć, co to znaczy wzmocnienie. Ponieważ wzmocnienie w takim języku psychologicznym i jakby takim właśnie naukowym oznacza to, że jeśli zrobimy coś, na przykład damy jakąś nagrodę, znaczy, czy damy coś, tak? Coś, co zostanie odebrane jako nagroda, na przykład może być dotyk, to może być cokolwiek innego, co pies lubi w danym momencie, to zachowanie naszego psa
zostanie wzmocnione, tak? Czy tam jakaś reakcja, czyli powtórzy się. Jeśli tego to nie nastąpi, no to nie mówimy wtedy o wzmocnieniu, nie mówimy wtedy o nagrodzie nawet tak naprawdę, nie? Tylko, bo możemy dać psu smakołyka, który nie będzie dla niego nagrodą, albo dotknąć go i to wcale nie będzie nagroda. Czasem wręcz może zadziałać jako kara, jeśli pies na przykład bardzo nie lubi być gdzieś dotykany albo w jakiś sposób, nie? Albo wręcz właśnie doprowadzić do tego, że pies jakby w sytuacji, w której już czuje się zestresowany, ten stres jedynie mu po prostu pogorszymy, że tak powiem, poczucie tego stresu pogorszymy, dodając jeszcze jakiś frustrujący element właśnie do tych, który zrobiliśmy. Po pierwsze, zdecydowanie. W nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie też jak najbardziej i w nieodpowiedni sposób. Tak. Bo ja tutaj tak naprawdę na przykład na moich warsztatach bardzo dużo, jakby mogła to tak w taki zabawny sposób podsumować, to skupiam się na tym, żeby dosłownie uczyć ludzi, w jaki sposób głaskać swojego psa na nowo. I to tak głaskanie to też jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, bo tak naprawdę robimy coś właśnie, co ma przełamać schemat takiego nawykowego głaskania swojego psa. Więc jeśli chodzi o dotyk, po pierwsze, ludzie, właśnie tutaj jest też kwestia tej interpretacji, że wielu opiekunom wydaje się, że ich pies właśnie uwielbia dotyk, że właśnie prosi o więcej, bo wtedy, bo gdy zaczynają go głaskać, to wówczas zaczyna się jeszcze bardziej jakby w nich wciskać, jeszcze, nie wiem, zaczyna się o nich obcierać. To, albo właśnie... to mówiłyśmy w ostatnim odcinku, nie? Chyba tak, właśnie... drugie dno zachowań problemowych. Zgadza się, albo właśnie tą dupką... Tak, się tam czochra, nie? Czochra się właśnie u wielu terierów, zawsze mówię, bo najczęściej właśnie u terierów to widzę tak naprawdę, bo że mają po prostu też większe tendencje do występowania napięć w tym ciele po prostu, w tej części ciała. No i właśnie my, jakby wychodząc z takiego założenia, że no według nas mój pies to lubi, no to będziemy to powtarzać, będziemy wiadomo robić to regularnie. Tak, bo będziemy się wydawało, że on się tak cieszy, prawda? Dokładnie. I czerpie z tego przyjemność. Dokładnie, a potem będziemy się dziwić, dlaczego ten pies no niby lubi dotyk, no bo tak uważamy, że lubi dotyk, a z drugiej strony no unika nas, jakby no nie jest tak, unika nas, albo wiesz co, ja często widzę, że na przykład właśnie, to jest taki klasyczny obrazek tego, co mówisz, że pies na przykład, widzi bodziec, my go zaczynamy, nie wiem, tam głaskać, on się jakoś tam zaczyna tym ciałkiem tak miotać, tak? I w momencie za chwilę po prostu wypala, tak? Czyli zaczyna szczekać, zaczyna już być taki reaktywny i już przestajemy mieć nad nim jakąkolwiek kontrolę, nie? Że, bo on już też nad sobą traci generalnie kontrolę. Więc zdecydowanie. To też można w ten sposób zobaczyć, nie? Jak najbardziej. No bo może od tego sobie zacznijmy, w jaki sposób w ogóle to, co ja też obserwuję, ludzie tak nawykowo psa właśnie głaszczą, w jaki sposób w ogóle oferują mu ten dotyk. Ale to jest w ogóle, słuchaj, niesamowite, że jak mówisz komuś pochwal psa, to automatycznie mamy takie przekonanie często, że tego psa trzeba dotknąć. Nie? My jako ludzie. Tak, my jako ludzie, nie? I ja jakby dla mnie, no teraz już, tak, dla mnie pochwała to jest pochwała słowna, w sensie powiedz coś, nie wiem, dobry piesek, wow, super, tak, spodobało mi się to, co zrobiłeś, a jednak wielu opiekunów rozumie to inaczej, więc ja już też zaczęłam na przykład mówić, że to teraz pochwal go głosem, nie? Powiedz, że jest dobrym psem. Żeby bardziej tak sprecyzować być konkretnie. Bo psy często właśnie nie chcą być dotykane w pewnych konkretnych sytuacjach. Oczywiście, nie? Właśnie również w sytuacjach, ponieważ ogólnie, jeśli jakaś sytuacja już wywołuje jakiś stres, jakieś napięcie takie emocjonalne, to automatycznie jego układ nerwowy będzie również bardziej pobudzony. I taki tkliwy, nie? Będzie wrażliwszy. I w takiej sytuacji, jeśli my ten dotyk zaoferujemy w nieodpowiedni sposób, bo możemy to zrobić jak najbardziej w odpowiedni sposób, mimo tego, że ta sytuacja jest stresująca, jak najbardziej to może być pomocne, no to wówczas właśnie tego psa jeszcze bardziej przebudźcujemy tym, że dodamy mu ten rodzaj dotyku, który będzie jeszcze bardziej taki pobudzający. Aktywizujący. Czyli czochranko. Oczywiście po bioderkach, no bo pies macha dupką. Albo w ogóle no to... takie, wiesz, takie jeszcze dwoma rękami, że bierzesz tak i tak robisz. Tak. Ten pies jest taki, wiecie. Pies w ogóle no i pobudzony wręcz jest rzucany na boki, bo ja czasami widzę aż tak gwałtowny sposób interakcji z psem, że to aż mnie po prostu, mnie fizycznie boli, zwracam na to uwagę. No i co? I jeszcze oczywiście no klepanie nawet. To samo w świecie koniarzy można zaobserwować, że też mają tendencję do klepania konia, prawda? Do klepania i tak samo robią właśnie z psami. Także no generalnie myśląc znów, że to jest odpowiedni, że to jest taki przyjemny sposób dotyku dla psa. Tak. I teraz tak, oczywiście. Po pierwsze, jeśli nawet
już tutaj mówimy o takim zwykłym głaskaniu, mm-hmm. ale które, tak jak właśnie pokazuję tutaj na swojej ręce, jeśli robimy to w miarowy, taki sam sposób, mm-hmm. monotonny, non-stop, przez mm-hmm. ileś minut, to na początku jak najbardziej to może być wyciszające, ale z czasem może to albo... w ogóle układ nerwowy może to przestać rejestrować. Tak. Nastąpi to mm-hmm. zjawisko habituacji. Mm-hmm. Albo może to pójść w drugą stronę i właśnie psu zapewni jeszcze dodatkowe bodźce, mm-hmm. które po prostu sprawi, czyli zacznie to być irytujące po prostu, tak? W odbiorze. I mm-hmm. frustrujące. Nie, pies mm-hmm. zacznie być właśnie sfrustrowany, potem nagle może właśnie zacząć szczekać, albo, skakać na opiekuna. Na człowieka. Mm-hmm. Tak. Takie reakcje możemy widzieć i wtedy po prostu znaczy to o tym, że znaczy to oznacza tyle. Tyle, tak. Że po prostu zadziałało na, mm-hmm. to na niego właśnie tak pobudzająco, nie? Mm-hmm. Więc naprawdę chcemy, to co ja na przykład jakby proponuję za pomocą tej metody T-Touch, jest pokazanie dotyku, który jest po pierwsze świadomy, mm-hmm. Mm-hmm. po drugie, w którym dotykanie naszego psa traktujemy trochę jak taka specjalna chwila. Mm-hmm. Taki, wiesz, coś takiego, nie, ojej, to jest mój pies, więc no wiadomo, psa się głaszcza. Mm-hmm. Tylko mój pies do mnie podszedł i teraz ja mogę w pełni mu poświęcić, nawet mówię tutaj o kilku sekundach, okay. pełnej uwagi, wykorzystując mm-hmm. do tego i dodatkowo jeszcze moje dłonie. Okej. Okay. Ja naprawdę już w momencie, gdy, więc ja bardzo już tak zachęcam ludzi do tego, żeby to traktowali jako specjalny moment, rozumiesz? Mm-hmm. Nie, że to jest taki normalny element codzienności, mm-hmm. nie wiem, tak jak mycie zębów, mm-hmm. tylko że wow, to jest mój pies. I on teraz przyszedł. On teraz do mnie przyszedł i ja teraz mogę w pełni siebie mu oferować, tak. Zasada, ale zaoferować taki, no wiesz, taki właśnie... Takie wsparcie też, takie nie? Takie wsparcie, jak najbardziej. Czyli, no właśnie, czyli tak, już macie pierwszą strategię, tak? Czyli dotyk w odpowiedni sposób i ja sobie wyobrażam, że też można takie sesje aranżować, tak? Że na przykład, nie wiem, gdzieś tam widocznie jest bodziec, a my świadomie zupełnie dokładamy ten dotyk w taki sposób, żeby psa na przykład... fizjologicznie nawet wyciszyć, tak? Zdecydowanie. Żeby mógł kojarzyć inaczej tę sytuację. Zdecydowanie, więc T-Touch działa to w ten sposób. Ja zawsze mówię, że jak ktoś zaczyna z tą techniką działać, to nie jest tak, że teraz, nie wiem, mają taką sytuację, takie, ich pies ma takie, mm-hmm. wykazuje takie zachowanie, że właśnie jest reaktywny do innych psów. Mm-hmm. To nie znaczy, żeby teraz iść, no mówię, jakby na przykład do parku, nie mówię nawet, że iść i czekać na psa, który podejdzie, nie chciałabym aż tak w taką ekstremę pójść, tylko że nawet z daleka będzie tak. ten pies sobie tego psiaka obserwował mhm. i w międzyczasie będziemy te ruchy wykonywać, mhm. tylko ja tutaj proponuję, żeby cofnąć się jeszcze krok wstecz, okay. czyli najpierw jakby przyzwyczaić, bardziej pokazać ten rodzaj dotyku psu mm-hmm. w domu. W jak najbezpieczniejszym mm-hmm. miejscu dla niego. Czyli żeby najpierw to skojarzyć tak bezpiecznie, tak? Z takim spokojem i wyciszeniem. Dokładnie. Mm-hmm. I tutaj właśnie, dobrze, że tak powiedziałaś, coś, co chcę bardzo podkreślić. To skojarzenie, to poczucie wyciszenia, mm-hmm. spokoju, relaksacji, bezpieczeństwa, mm-hmm. ono się samo z siebie zadziewa. Mm-hmm. Bo na jednym warsztatach dostałam takie pytanie, na przykład z bandażem, nie? Albo właśnie również dotykiem, czy no w takiej sytuacji powinnam właśnie nagrodzić psa smakołykiem, żeby wesprzeć ten stan, w którym on jest teraz. Tak, w sensie, żeby on wiedział, że to jest okej. Rozumiem. Okej, bo ja widzę, że pod wpływem T-Touch mój pies już się relaksuje, tak. No ale czy jest tak, że go wybijemy z tego stanu? Wiesz, to chodzi o to, żeby nauczyć psa relaksacji. Tak, wiem, o co chodzi. Przez nagradzanie smakołykiem, dokładnie, tak? Dokładnie. Mm-hmm. Ale jakby w tej metodzie, no nie tylko w tej metodzie na pewno, ale na niej się skupię, nie musimy tego robić, bo sam, jeśli robimy to obserwując psa, tak. jeśli faktycznie robimy to po prostu odpowiednio, mm-hmm. to wzmocnienie samo się zadziewa, bo pies, my dokładnie. Tylko jesteśmy wykonawcą tych ruchów, tak. a pies pod ich organizm psa w zasadzie. Organizm psa tak naprawdę tak. Jakby wydziela takie hormony w jego organizmie, które sprawiają, że on się tak czuje. Tak. Więc to samo jest samo wzmacniające tak naprawdę. My nie musimy tego właśnie. Jeszcze wzmacniać. Czy znowu, tak widzicie, nie trzeba mieć smakołyka, żeby pies poczuł się dobrze, bo jakby no, w sumie mm-hmm. są różne przyjemne rzeczy, które nas spotykają i psy, tak? Więc jakby tak, nie, my idziemy sobie na masaż relaksacyjny, albo nie wiem, lubimy jakiś też tam rodzaj dotyku, czy jakieś, nie wiem, niektórzy lubią głaskanie po włosach, inni jakiś tam masaż uszu, jeszcze inni, nie wiem, coś tam, no to
my nie potrzebujemy za to dostać czekoladki, dokładnie o czekoladce pomyślałam, żeby się poczuć dobrze, nie? Kiedy nam to ktoś robi. To musimy jeszcze domówić. Ale dosłownie o tym się pomyślałam, mówię, no bo ja już sobie wyobraziłam w tym momencie siebie i mówię, Jezu, ja już się dobrze czuję, a że jak tylko opowiadasz, to ja już się czuję dobrze, sobie to przypominając. Po prostu sobie to wyobrażasz, nie? Tak. Ten stan. Więc mówię, dokładnie. Nie, czekolada nie jest mi potrzebna. Świetna, kurde, no ale widzisz, jak jest tutaj jakieś bardzo błyskotliwe metafory. Skurde, bardzo ci dziękuję, będę kraść i wykorzystywać. Tak. Bezczelnie. Dokładnie. Także zgadza się, my tak. Nie musimy tego robić, ale widzisz, ta taka filozofia, tylko takie podejście tych wzmocnień za pomocą jedzenia jest dosyć tak. Silna u niektórych osób. I w ogóle to się tak kojarzy, wiesz, dużo, tak. Bo ja myślę, że wiem skąd to się bierze, bo generalnie wiesz, zrobić sesję ćwiczeniową najłatwiej jest z jedzeniem, tak? Bierzesz sobie małe, drobne kawałki, no i coś tam ćwiczysz, tak. Coś sobie robisz i jeśli twój pies zwłaszcza lubi jedzenie, no to możesz to po prostu użyć, widzisz efekty, wiesz, widzisz postęp, ale jakby właśnie to jest takie myślenie, które nas może bardzo zamknąć, tak. Nie? Czy jakby zapominamy o tym, że jest szereg zupełnie innych tak. Rzeczy i czynników, które są przyjemne dla psa i dla nas też zresztą, dokładnie. Poza jedzeniem, tak? Poza zabawką, tak. Czy poza, nie wiem, jakimś tam jeszcze inną rzeczą, która nam się kojarzy typowo ze szkoleniem, nie? Zdecydowanie. A to, co jeszcze właśnie uwielbiam w tym, że co się zadziewa w nas samych podczas robienia tych sesji, to jest po prostu niesamowita sprawa, bo my naprawdę zaczynamy zauważać rzeczy, których po prostu nie widzieliśmy. Tak. Zaczynamy skupiać się na oddechu. Dokładnie. Byciu w życiu z naszym psem, co jest bardzo istotnym według mnie elementem. Dokładnie. No to jeszcze na pewno do tego wrócę może w tej rozmowie bardziej. Aha. Bardziej w ogóle stajemy się również bardziej obserwacyjni, takimi psimi, lepszymi psimi detektywami, no bo zanim w ogóle poznamy odpowiednie miejsca, w których pies lubi być dotykany, tak, faktycznie lubi być dotykany, tak, w sensie tak. Akceptuje dotyk, bo to też jest interpretacja. No właśnie, lubi czy dotyk, lubi, nie prawda? Lubi, ale jakby nie ma nic przeciwko, może tak. Tak, ale albo faktycznie i nie powoduje to eskalacji jakichś emocji. Tak, a wręcz widzimy coś przeciwnego, że faktycznie widzimy jego mowę ciała, jak się zmienia, jak się rozluźniają mięśnie, jak następuje mrużenie oczu, westchnięcie, ziewnięcie, bo w tym przypadku naprawdę ziewnięcie też jest ważnym sygnałem, takim bardziej świadczącym o tym, że pies się relaksuje tak. W odpowiednim kontekście. Rozluźnienie ogólnie takie mięśni, ogólnie pogłębienie oddechu, tak. Zwolnienie tego oddechu. My naprawdę jakby zaczynamy właśnie znajdować te miejsca, które później, znajdować miejsca te takie przyjemne, taką strefę komfortu, tak powiem, gdzie możemy właśnie znów odpowiednią oczywiście rodzaju dotyku, to wsparcie później psu zaoferować i wesprzeć go właśnie, w jakiejś trudniejszej sytuacji, i faktycznie wpłynąć na jego wyciszenie i na to, że wręcz inaczej zacznie dany bodziec. No, teraz będzie dobrze słychać. Tak, dokładnie. Małe problemy tutaj dookoła. No takie wiesz, autentycznie ma być, ale no, w kawiarni jesteśmy, hello. Dokładnie. Także właśnie wtedy właśnie to chciałam powiedzieć. No, że możesz to użyć, tak jako strategię. To możesz później. Tego użyć i wręcz pies zacznie inaczej postrzegać dany bodziec, nie? Dokładnie. I tutaj naprawdę wtedy, bo mówię, ja tak naprawdę prawie w większości przypadków nie używam jedzenia. Muszę być szczera, dlatego mówię, bo to jest po prostu coś, co mi bardziej podpasowało. Tak. I dlatego chcę tylko powiedzieć właśnie ludziom, którzy nas się oglądają, że to jest możliwe. Że naprawdę, żeby zmienić stosunek psa do innych psów, do innych ludzi, do jakichkolwiek bodźców. Do czynników jakichś zewnętrznych. Zewnętrznych. Nie musimy używać jedzenia, że to jest możliwe, bo ja widzę to na przykładzie. Po prostu postanowiłam iść tą ścieżką, żeby po prostu to do mnie przemówiło. Tak, jakby nie wiem dlaczego nawet, ale tak mnie to zaciekawiło. I mówię, teraz już widzę, że jak ludzie się tego podejmą. Tak. To nie dość, że oni sami jakby czerpią satysfakcję taką, nie? Satysfakcję i się faktycznie relaksują ze swoim psem i też uczą się, żeby przekierować swoją uwagę z takiej sfiksowania się na tym bodźcu, bo ludzie wiadomo dużo. O Boże, pies, nie? Już jesteśmy sami spięci, zestresowani, Boże, idzie pies, nie wiem, jedzie ciężarówka, jedzie śmieciarka, nie? Jak takie najbardziej. Bardzo, bardzo mocno wyolbrzymiają to, co się dzieje. Sami jakby nieświadomie oczywiście, nie? To nie jest tak, że mamy nad tym pełną kontrolę, bo to jest w ogóle poza naszym postrzeganiem. To się da oczywiście głównie bo jakby nieświadomie. To w czym jeszcze im to pomaga, to, że właśnie, pamiętają o tym oddechu, są świadomi, są wtedy świadomi, że ten oddech jest ważny i są świadomi, że ten oddech i ogólnie ich stan samobójczy będzie na tego psa
wpływał. Czyli tak, czyli już mamy dwie rzeczy, nie? Czyli po pierwsze tak. Dotyk, po drugie nasze nastawienie emocjonalne i nasz poziom myśli. Wyciszenia, nasze myśli, kontrolę nad oddechem, tak to też możemy robić, tak. Żebyśmy my byli spokojni, żebyśmy my czuli się pewni siebie, nie? W różnych sytuacjach. Jak zobaczycie na przykład, jakie, nawet jak sobie tak siedzicie w domu, nie? I pomyślcie sobie, no idzie sobie pies z naprzeciwka, idę ze swoim psem, jakie pojawiają się uczucia, super. Nie? Jakie, wiesz, co ja teraz myślę, na co mam ochotę, co chciałabym zrobić, czy wstać i odejść, czy może, nie wiem, siedziałabym jeszcze, a może stwierdzam, w sumie to mam w dupie, nie? Jest okej okay. I sobie będę piła dalej kawę. Ja też mówię ludziom, że jeśli właśnie ich pies, no, że tak powiem, rzuca się na inne psy na spacerze, to po prostu gdy idą, nie wiem, po prostu idą bez swojego psa, niech już sami się po prostu jakby warunkują na to, że za każdym razem, gdy zobaczą psa z oddali, tak. Żeby od razu przekierowywać uwagę na swój oddech. Czyli nie w ten sposób, ja na przykład tak, w ten sposób naprawdę, ja dużo to Boże. Trzeba trochę wyćwiczyć, żeby to potem było oczywiście nawykowe, tak? I automatyczne, no. Ja tak muszę z domofonem zrobić, słuchajcie, jak ja słyszę domofon, to po prostu od razu właśnie, tak. Bo, jest napięcie, prawda? Tak, bo wiem, że zaraz Cliff będzie darł gębę, nie? No właśnie, nie? Już się przygotowuje na to po prostu. Właśnie przygotowanie się tutaj pojawia. I właśnie mówię, ja już się faktycznie tak uwarunkowałam i przez to, że się uwarunkowałam na to, że nie wiem, widzę coś takiego, co może być stresujące dla danego psa, to zawsze pamiętam wdech, wydech, tak. A przez wdech, wydech, zamiast wchodzić w stan ataku, reakcji, uruchamiamy tę część parasympatyczną, ja używam... Przywspółczulną, tak. Używam tej łatwiejszej wersji dla mnie, parasympatyczną, która jest właśnie, która nam pomaga w tym, żeby... No nie dość, że poczuć większą relaksację, tak. To również w tym, żeby podjąć bardziej konstruktywne decyzje. Tak, czyli żeby kora mózgowa nie została zalana przez hormony po prostu, tak? Dokładnie. Przez emocje. Dokładnie, filozoficznie, fizjologicznie i filozoficznie też. Tak, po prostu sobie wspieramy samych siebie przez skupienie się najpierw na samych sobie i na dokładnie. Swoim oddechu, w tym, żeby wesprzeć psa. Dokładnie. Wiesz, co ja jeszcze robię, bo to też pomaga właśnie, tak? Na przykład tak, to już fajnie, że to mówisz właśnie, żeby samemu się tak nastawiać. Dodatkowo o krok dalej, jak pójdziecie, możecie zacząć szukać tych bodźców. Czyli zamiast nagle uciekać szybko, szybkim krokiem, wiesz, zabierać tego swojego psa, dzida w drugą uliczkę, jak się pojawia bodziec, który wywołuje jego reakcję, to wręcz szukać tych bodźców. Oczywiście pilnować odległości, tak, dbać tak, o to, żeby była szansa powodzenia, tak, tych ćwiczeń, tak. Ale raczej właśnie, że okej, okay, to jest okej, okay, tak idzie sobie ktoś z psem. W ogóle często, nie wiem, czy ty tak masz, czy słyszysz może takie opinie, jak na przykład wielu ludzi, którzy, wiesz, doświadczają takich nieprzyjemnych doznań podczas, nie wiem, na przykład mijania się z drugim psem, jest to dla nich koszmarne, no bo ich pies się rzuca, miota i, nie wiem, szczeka i coś tam, albo wręcz odwrotnie, boi się strasznie i tak dalej. Już mówią na przykład o tym, że najlepiej by było, gdyby ci ludzie w ogóle nie wychodzili na spacery. Czemu oni teraz muszą iść na spacer? No czemu akurat teraz, nie? Wiesz, jest takie, oj. Takie przejmowanie się czymś, na co w zasadzie w ogóle nie masz wpływu, tak? No bo o ile dobra, z super zapoznanym sąsiadem możesz się dogadać, że no nie wiem, okej, okay, może nie idźmy razem na spacer, wiesz, o tej samej porze, no to o jakby, nie wiem, na śmieciarkę nie masz wpływu, na jakiś ruch uliczny nie masz wpływu. Tak. Więc w ogóle ja polecam się przekierować właśnie, znowu to, co mówisz, na siebie, tak? Co wszystko na siebie. Co ja mogę w tej sytuacji zrobić. Zdecydowanie. No w samolocie też najpierw masz sobie maskę założyć, jak jest dziecko, prawda? Tak. No tak naprawdę... No, żeby się skupić właśnie, co ja mogę, jak ja mogę się wyciszyć, jak ja mogę w tej sytuacji poczuć się lepiej, spokojniej, tak? Spojrzeć inaczej właśnie, o to może ja sobie teraz pochodzę za tym pieskiem, nie wiem, w odległości 15 metrów załóżmy, nie? Ciekawe, bo właśnie tak teraz sobie to analizuję, zobacz, że to mamy tak uwarunkowane, pewnie na pewno od małego, też tak zaprogramowane, że kurczę, że właśnie my się nie mamy tendencji do skupiania się na sobie, bo to tak. Jest, nawet w tej sytuacji to będzie egoistyczne, no bo... No, jesteś narcyzem. Psujesz mi mój mikrofon, ja pierniczę. Bo ja jestem bardzo dużą egoistką, dlatego... Właśnie myślałam. Dlatego tak o tym egoizmie lubię mówić w końcu. Bo wiesz, ale to jest tak, że... no przecież mój pies jest zestresowany, no to ja nie mogę na sobie się skupiać, no bo to jemu coś się dzieje, tak. To co ja mam, mój pies jest zestresowany, a ja mam siebie wyciszać, to przecież będzie egoistyczne, wiadomo, nie chodzi o to, że ludzie sobie to tak analizują, tak. Ale szczerze to się dzieje mówiąc, wszystko na poziomie nieświadomym, oczywiście, nie? Na nieświadomym, no bo generalnie nam jest zmawiane, że no trzeba myśleć o innych, że jak już o sobie myślimy, to jesteśmy egoistami, nie? No właśnie. A mówimy to o zdrowym egoizmie, bez którego ja osobiście nie wyobrażam sobie w ogóle życia w jakiejś równowadze,
ale idąc krok dalej, nie wyobrażam sobie, żeby w psie zaszła taka głęboka transformacja zachowania. Mhm. Jeśli opiekun nie wejrzy w siebie, bo to jest tak jakby już mój kierunek pracy, czyli poprzez obserwację zachowania swojego psa, szukasz źródeł. Wyciągnięcie, wiesz co, tak naprawdę nie ma właśnie szukanie źródła, bo czasem to jest może znaczy takiego trudne. Wewnętrznego źródła, nie? Wewnętrznego źródła, no. Jakby informacje dla nas samych, co ten pies nam tak naprawdę komunikuje poprzez swoje zachowanie. Tak. Co mówi o naszych myślach, o naszych emocjach, co może właśnie odzwierciedla tak naprawdę, tak. Co my sami w sobie mamy. I ponieważ idąc tym torem, ja widzę, że możemy pomóc nie tylko naszemu psu, ale również samym sobie. Zdecydowanie. To się w ogóle, to jest w ogóle ciekawe. Samemu sobie, tak a propos egoistycznego podejścia, to świat się stanie jeszcze piękniejszy, albo ogólnie się stanie piękny, jeśli tak już nie uważamy, ponieważ nagle zauważymy, że poprzez zmianę w sobie, zaakceptowanie samego siebie, i to nie mówię tylko o pozytywnych stronach, ale też tak, negatywnych, tak, które tak. Są całkowicie w porządku, ja uwielbiam już się teraz. Oczywiście tych, które nie krzywdzą innych, nie? To tutaj oczywiście jest to jest trzeba dopowiedzieć, ale to jakby głębiej idę normalnie no. Na warsztatach na ten temat, albo właśnie w programie moim tak. Online, ale no tak ogólnie mówiąc, no to wówczas poprzez te zmiany widzimy, że wow, dopiero wtedy prawdziwie się zmieniają ludzie wokół nas, nasz pies nagle zachowuje się inaczej. Tak. To jest takie ciekawe, że jak najbardziej to co z wieloma osobami teraz rozmawiam, że przez sam trening, sam tak. Element treningowy, podejście samo stricte naukowo-behawioralne, takie jak mówimy, takie stricte, tak. Struktura. Przeciwwarunkowanie i tak dalej. Przeciwwarunkowanie i te wszystkie takie, no wiadomo, te techniczne rzeczy. Techniczne takie, bardzo jak ja to mówię, wychodzące z umysłu, bo to jest, ja to dzielę na wychodzące z umysłu, wychodzące z serca, to możemy osiągnąć różne fajne rezultaty, ale dla mnie w wielu przypadkach widzę, że jest bardzo powierzchowne. Mhm. Naprawdę, jeśli tylko to weźmiemy pod uwagę. Jest to dosyć takie podatne na czynniki zewnętrzne mimo wszystko, nie? Tak. I to zachowanie, ja widzę, że ludzie mówią, że stosowali to i to, było dobrze, zmieniło, znaczy zachowanie się zmieniło. Tak. To zachowanie się zmieniło, a za rok pojawiają się inne. Tak. Bo bardzo często nawet widzę, że pozytywnym treningiem, niestety, możemy nieświadomie upchać różnego rodzaju emocje. Na przykład tak. W kontekście relaksacji dam Ci przykład. Jeśli pies się ekscytuje i my chcemy wytrenować psa, żeby był spokojny, to przez to, że my zaczniemy teraz mówić, że ma siedzieć, albo przyjąć tak jakąś, no tak powiesz, leżeć, tak, stoicką, że tak powiem, postawę, no. To te emocje możemy również w nim hamować i te blokady nawet w ciele mogą się również pojawić. Znaczy, wiesz co, to jest ciekawe, co mówisz, bo ja tak. Na przykład też kiedyś tam jeszcze, tak. No teraz mało w sumie robię takich technicznych rzeczy, mało tego radzę, tak. Kiedyś głównie się na tym opierałam, to uczyło się jakby właśnie samokontroli, czy takiego, wiesz, zrównoważenia właśnie. Poprzez leżenie. Na przykład naucz tak. Psa leżeć na miejscu tak. I to ćwicz, tak, jak żeby on się on był cierpliwy. Goście, tak, ale ogólnie dużo, żeby dużo leżał, żeby dużo jakby w domyśle musiał leżeć, bo robisz sesję, bo ty mu każesz, tak? Mimo, że tym, że na przykład jak wstanie, to go cofniesz i nie dostanie smaczka, tak. Co uznajemy jeszcze za jakby pozytywny trening, natomiast to może rodzić ogromną frustrację. Ja jestem właśnie tutaj wdzięczna mojemu psu właśnie, Cliffowi, który się nie poddał temu zupełnie. No. Jess się poddał i to było jego... Z jednej strony to była dla niego strategia, on w to wszedł i było mu jakby... Radziliśmy sobie z wieloma rzeczami, ale widać było, że on bez tej kontroli ustawicznej po prostu sobie nie radzi, nie? A Cliff w to nie wszedł i on mi kazał szukać inaczej, po prostu innych tak, rzeczy. Tak, 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 tak. Bo ja to właśnie widzę. To jest ciekawe. Zastanawia mnie słowo samokontrola. Wiesz co, to jest w ogóle temat rzeka, ja to nie wiem, czy mamy na to czas. Nie, ja w ogóle się to za bardzo nie chcę. Ja tylko swoje zdanie tylko wyrażę, bo samokontrola, wiesz, Ala, jak ja, dla mnie, ja psów nie uczę, jakby nie mówię, że uczę samokontroli, na pewno ja na przykład tego nie robię, bo to znów raczej jest wynik innych rzeczy. Nie, jakby tak. Pies po prostu sam z siebie widzi, że można inaczej, poznaje alternatywy, więc... Samokontrola, bo nie lubię tego słowa, bo tam jest kontrola, może też dlatego. Może. Co oznacza samokontrola? Okej, dobrze, przykład. Czyli takie samowyhamowanie, nie? Mniej więcej. Czy to jest zdrowe, jeśli ja czuję, wiesz, jakąś ekscytację, żeby... Rozumiesz, dobra, dam taki przykład, żeby to było widać. Czyli jestem na tym poziomie ekscytacji? Tak. I żeby nagle, wiesz, czyli dobra, powiedzmy, bo ja jestem bardzo często, jak wielu z nas, no, bardzo w takich emocjach, tak, żyję, ale...
co się dzieje, jeśli ja z tych emocji, na przykład mam pójść, ponieważ do tego jeszcze dojdziemy, ale uwielbiam medytować, tak? Taki paradoks. Uwielbiam medytować, więc jeśli ja z takich emocji przyjdę do domu, zdejmę buty, kurtkę i ten, i mówię, idę medytować, i mam, czyli zmuszam się do pójścia na ten tak, poziom. Tak. To jest trudno. Teraz to mogę powiedzieć, teraz ćwiczę samokontrolę, bo teraz muszę się wyciszyć. Tak. Muszę się wyciszyć w ogóle, to już słowo muszę, to już tyle napięcia w tym idzie i presji, że ja w ogóle tego unikam. Więc to jest niewykonalne. I my często właśnie od psa tego przeskoku drastycznego oczekujemy. Tak, no i widzisz, o i tutaj znowu, kolejna rzecz, którą możemy użyć, jakby jak mamy psa, który powiedzmy, nie wiem, nie wchodzi nam w takie sesje, tak? Albo ze stresu nie przyjmuje smakołyków, ale na przykład mimo wszystko szuka jakiejś tam ulgi w środowisku. Tak. Na przykład zaczyna sobie gryźć patyki, kopać dziury i tak dalej. Oczywiście. To w tym, co mówisz, tak. Warto, ja w ogóle lubię, to też Aleksa Capra o tym dużo mówiła, jakby od niej to czerpiemy, żeby nauczyć psa strategii radzenia sobie, tak? Czyli żeby pokazać mu, że w tej sytuacji, słuchaj, jak masz takie emocje, to może zamiast szczekać, mógłbyś się rozładować na patyku, nie? Oczywiście, że tak. I wiesz, oczywiście, jakby nie blokujemy nic de facto, tak? I, znaczy jedynie co to możemy na przykład wyrazić dezaprobatę, że dobra, wiesz co, weź ty nie szczekaj, nie wiem, zabrać psa stamtąd, tak? Jakoś go, nie wiem, zablokować, czy smyczą, czy ciałem, cokolwiek, czy zwiększyć odległość, ale jednocześnie pozwalamy mu na przykład dociągnąć się do drzewka gdzieś tam i oznaczyć, tak? To też będzie wyrazem jego jakichś emocji, będzie chciał zademonstrować coś temu drugiemu psu, skomunikować się z nim węchowo, a może właśnie przekieruje się na środowisko, zacznie czegoś szukać, zacznie sobie, nie wiem, gryźć właśnie patyk, albo szukać żarcia. To też jest, to jest w ogóle kontrowersyjne, bo dużo psów w takich emocjach szuka jedzenia, żeby sobie ulżyć, żeby sobie zrealizować... U ludzi, prawda? Przecież ze stresu ktoś może nie jeść, a ktoś się obżerać, dokładnie, prawda? Dokładnie. Natomiast jakby to, że pies to robi, to znowu nie szukamy, mój pies zjada śmieci na spacerach, co ja mam zrobić, żeby go oduczyć, tak, tylko jak mogę wykorzystać to, wiedząc, że to jest ewidentnie odpowiedź jego potrzeb, czy jego organizmu na jakiś bodziec stresujący. Zdecydowanie. Nie? Bo ja mogę tego użyć. Jeśli na przykład, nie wiem, mam tego psa alergika, bo tutaj też chciałabym, żeby ten motyw się przewijał, tak. Bo jakby tutaj mamy, no, mamy ograniczone strategie, ale nie wiem, możemy sobie wziąć taką zabawkę typu Kong, tak? Wypełnić go namoczoną karmą, którą pies i tak je, no bo one zwykle coś jedzą na co dzień mimo wszystko, mimo alergii. Tak. Możemy tego użyć, żeby sobie to wylizał, czy w jakiś inny sposób zrealizował swoje potrzeby. Tak. Nie, więc jakby tutaj znowu, czyli jakby szukamy tych zastępczych zachowań, takich... I właśnie, bo to jest kolejna sprawa, Zuza, którą ja widzę często. Jak nauczyć w zastępstwie mojego psa, żeby on szarpał zabawkę, a nie szczekał na innego psa? Więc znowu my sobie nakładamy taki filtr, że ja bym chciała widzieć to u mojego psa, bo ja mam taki pomysł. O, ja mam taki pomysł, więc on jest pewnie dobry. Nie, on jest zarąbisty, no bo przecież widziałam na filmiku, że wiesz, pies, który chciał oszczekać innego psa, rzucił się na szarpak i było super, nie? Więc ja to teraz zrobię. Dokładnie, no. I jakby to też jest pewnego rodzaju pułapka, bo znowu będziemy próbowali zrobić coś, do czego ten pies w ogóle nie jest gotowy najczęściej, nie? On w ogóle nie chce podjąć tej zabawki. Więc jakby... Bo zapominamy, że no pies jest, pies jest psem, ale każdy pies jest inny właśnie. Tak, dokładnie. Więc ja bym proponowała w ogóle korzystać z tego, co mu pomoże na ten moment, do czego on sam dąży, tak? O ile to jest bezpieczne i jeśli możemy, to może zmodyfikować na coś bezpiecznego. Czyli wracając do twojego przykładu z medytacją, to nie wiem, może najpierw zamiast właśnie się zmuszać do tego, że ja teraz usiądę i będę oddychać miarowo, bo przecież muszę się wyciszyć. I siedzieć nieruchomo. Siedzieć nieruchomo. Tak. Czyli z wysokich emocji, gdzie ja tam, nie wiem, tańczyłam z radości, zaraz. Tak. To nagle mam usiąść i... Tak, i być statyczna, nie? Tak, to ja mogę przejść na przykład na medytację takiej uważności w ruchu. Nie, to nie? To jest dokładnie. Porząd, to jest takie fajne przejście. Tak, swobodny taniec, taki ruch oczywiście, nie? Wolny taniec intuicyjny. Tak. Znasz, ale te klematy, które lubię wchodzić. Także wiesz, jakby ja to bardzo często właśnie ja właśnie analizuję siebie w takich sytuacjach i mówię, Boże, samokontrola. No ja po prostu jakbym miała się samokontrolować, to bardziej bym bardziej to tłumiła. Bardziej w sobie tłumiła, może zewnętrznie byłabym spokojna, ale według mnie, jeśli mówimy o takiej stricte jakby technicznej nauce samokontroli, dla mnie to jest tłumienie... Znaczy, ja ją czasami polecam, nie? Natomiast zdecydowanie ograniczyłam liczbę psów, którym to polecam. Trzeba być ostrożnym, ja bym powiedziała, ostrożnym z czymś takim, a nie, że... Dlatego ja mówię, tak to podkreślam, bo ja widzę, jak ludzie po prostu, jak to jest popularny temat i jak wiele osób uważa, on się stał bardzo popularny, bardzo to popularny, prawda. I jakby ludzie to traktują naprawdę jako podstawę takich...
podstawę elementów, które muszą zrobić ze swoim psem. I mało tego, robią to od szczeniaka. I to jest bardzo niebezpieczne już, nie? Dokładnie, od szczeniaka. Właśnie, no, zgadza się. To o tym też mówiliśmy więcej w naszych nagraniach z Irkiem ostatnio o szczeniakach. Wyszły dwa odcinki. Rozumiem. Tam to rozwijamy ten temat szerzej, także no to super, zapraszam. Ale to jest bardzo ważny temat, bo w zasadzie ja też próbowałam od tego zaczynać i okazało się, że to niezbyt dobrze zadziałało, nie? No nie. Czyli na przykład mój Cliff potrafi idealnie na widok smakołyka siedzieć i nawet tak przekrzywia główkę, ale kiedyś zauważyłam, że jak ja kucnę z tym jedzeniem, to on robi dokładnie ten sam ruch, siedzi i przekrzywia główkę, patrząc w sufit. Czyli wcale nie nauczyłam go pytać, czy może, tylko nauczyłam go mechanicznego zachowania, sterczenia nieruchomo w siadzie i przekrzywiania główki i patrzenia w przestrzeń, gdzie mniej więcej były zwykle moje oczy. No właśnie. Brzmi to smutno, dziwnie. Tak. Może się ktoś przyczepi, że to są moje nieumiejętności techniczne i akceptuję to, być może tak nie, było. Nie, ja, ale po prostu mam raczej szacunek do ciebie, że ty jako trenerka, jakby dzielisz się tymi doświadczeniami. Dzielę się, tak, bo bardzo długo, wiesz co, ja byłam przekonana, że on mnie, na mnie patrzy. I to wyszło zupełnym przypadkiem. Po prostu raz, ja nie wiem, coś musiałam, że kucałam właśnie, nie? I po prostu stwierdziłam, że dobra, że on teraz ten i on zrobił ten ruch, nie? Tak. I to było takie dziwne. Także właśnie, samokontrola może niestety nam do tego prowadzić, jeśli to zrobimy nieumiejętnie. Zdecydowanie, zdecydowanie. Nie, ale to słowo, samo słowo jest jakby dla mnie takie nieprzepełnione. No wiesz co, powiem ci tak, że trwają debaty w ogóle nad wyższością autokontroli nad samokontrolą. Okay. Są osoby, które to rozróżniają. Różniają. Tak, ja jeszcze nie wniknęłam w ten temat, powiem ja szczerze, nie, jeszcze to się w tym nie zagłębiłam. To ale rzeczywiście, ja myślę, że to jest kwestia nomenklatury, a pewnie każdy to będzie inaczej rozumiał, tak czy no siak. No właśnie, to jest już tutaj problem. Tak, i tutaj jakby no, trzeba bardzo świadomego jakby trenera, tak, czy świadomie poprowadzonych sesji. Tak. Oj, przepraszam cię. Żeby jakby tutaj tego nie zepsuć, nie? Zdecydowanie. Czyli, no właśnie, czyli co? Czyli bardziej jakby idziemy za psem znowu, tak? Chociaż patrzymy, co on by chciał zrobić, żeby ulżyć sobie. Zdecydowanie. Co możemy użyć, nie? Obserwacja. W ogóle sama obserwacja swojego psa jest już fascynującą rzeczą. Tak. Takim elementem codzienności, bym powiedziała. Dokładnie. Świadomość. Bardziej znów. Bo my żyjemy na autopilocie, no ile? 90% dnia? No. Każdy kolejny dzień mniej więcej jest taki sam, bo nasze myśli są takie same, bo większość czynności... Trzeba zrobić to i to i to. A teraz wstaję, teraz pójdę zrobić śniadanie, a teraz się wykąpię, a teraz coś tam. To jest oczywiście. To jest wygodne, tak dla mnie. Nie no, ewentualnie rozkminiesz najpierw w mojej głowy, czy sobie najpierw zrobię śniadanie, nie? No, czasem faktycznie uruchomisz, tak, uruchomisz taką część bardziej... analityczną. Analityczną, zaangażowaną w to myślenie, faktycznie. Ale przeważnie to jest wszystko, wiesz, nawykowe. I potem ludzie mówią, jak to życie mi przeleciało. I no to jest tak. Często, to jest już, jeśli my mamy przeczucie, że życie nam przelatuje przez palce, albo 20 lat minęło, jak jeden dzień, no. A 40, to jest raczej dla nas sygnał, że żyjemy na autopilocie. Jezu, to ja tak żyję. Ja pierdzielę, confession po prostu teraz, nie? Ale nie, większość z nas, Ala, większość z nas. No. Ja po prostu zgłębiam teraz te tematy, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, strasznie mnie kręci po prostu połączenie takiego rozwoju osobistego, nie mówię tutaj o takiej wersji amerykańskiej, która jest bardzo spłycona, tylko po prostu takiego w pełni. Ale czasami tego też potrzeba. Czasami to oczywiście potrzeba jako wstęp, ale ja też widzę w nim pułapki. Pułapki takiego stricte... Fake it until you make it i potem takie, życie w tym fake it, nie? Tak, ja bardzo, tak, dokładnie, ja bardzo widzę dużo takich, ja właśnie tak staram się iść bardzo głęboko, czyli ruch pozytywnego myślenia jest fajny, ale tam jest dużo rzeczy niedopowiedzianych i tam nie ma miejsca na negatywne emocje, które są bardzo istotne i w szczególności w kontekście patrzenia na zachowanie naszego psa. No i widzisz, i znowu, jak u siebie zablokujesz takie negatywne emocje, na zasadzie jestem wkurwiona i sorry za słowo, ale to o to ale mi to chodzi, trzeba tak, to powiedzieć, wyrazić, bo o to jestem chodzi. Taka, nie mam dosyć, mam ochotę kogoś zabić. No bo jak powiedziesz wkurzona, to nie będzie to samo. To ale sobie to powiem, znowu, ale sobie powiem, nie, ja w sumie to mogę się cieszyć z tej sytuacji, bo nie wiem, bo teraz uczę się pozytywnie myśleć, nie? Więc sobie to zamknę. Pozytywna. Tak, bo chcę być pozytywna. Zdecydowanie. I to jest też trochę tak jak z żałobą, nie? Trzeba ją przeżyć i ona boli i różnych emocji się doświadcza wtedy, ale jeśli tego nie zrobimy, to latami potrafią się ciągnąć takie niezamknięte sprawy. Latami, bo właśnie to mówię jest... nie tylko jest... o żałobie po śmierci, ale jakiejś utracie, jakimś, nie wiem, rozczarowaniu, jakimś... Oczywiście. To może być biznes, który wam nie wyszedł, to może być ćwiczenie, którego wasz pies nie opanował, albo zachowanie, którego nie wypracowaliście. Zdecydowanie, bo wiesz, ale bo to jest taki paradoks, że my myślimy, że jeśli coś jest nieprzyjemne,
no to ja właśnie będę to negować i tym negowaniem sprawię, że to zniknie, że to złe samopoczucie zniknie, czy ogólnie jakaś negatywna sytuacja zniknie. Jak to teraz tak słucham, to jest takie tak. Jak dziecko, nie? Które mówi, o Boże, tego nie ma, ja się tego boję, nie będę na to patrzył, albo nasadzę sobie koc na głowę, to tego nie będzie, nie? Oczywiście, a paradoksem wielkim jest to, że w momencie, gdy my uczymy się akceptować, więcej w ogóle akceptacji wprowadzimy w nasze życie, to nie oznacza, że ja akceptuję, że mój pies i moje życie jest takie, więc to oznacza, że to teraz się nic nie zmieni, bo ja już to takie akceptuję. Tak. Tylko paradoks polega na tym, że w momencie, gdy my to akceptujemy, ale nie z poziomu umysłu, tylko z serca, tak. To jest trudniejsze, bo dużo łatwiej jest powiedzieć, tak, jestem wdzięczna za moje życie, jestem, akceptuję to, co się w mnie dzieje, a w sercu czuć frustrację, nie czuję złość, tego totalnie, tak, to do mnie nie przemawia, dlatego afirmacje mogą jak najbardziej nie zadziałać, jeśli wychodzimy tylko z poziomu. Tym bardziej, że twój mózg wie, że to nieprawda, nie? O to chodzi, to jest oszukiwanie i będzie siebie takie sabotaż taki, właśnie bardzo sztuczne. No. To paradoksem jest to, że nie, jeśli faktycznie nauczymy się bardziej odpuszczać w życiu, paradoksem jest to, że właśnie wtedy wszystko się zacznie zmieniać, łącznie z naszym psem. Tak. Cholerka, to są takie po prostu, to co ja widzę, to się dzieje w relacjach między ludźmi i psami, no w takich relacjach, które u ludzi, którzy się na to otworzą, na to bardziej głębsze spojrzenie na swoje psy i na relacje z nimi i podejście również z takiego poziomu samych siebie, bo my fajnie do obcych, wiadomo, że to jest ważny temat, tak żeby o nich dużo wiedzieć, ale jesteśmy bardzo emocjonalnie z nimi powiązani. Tak naprawdę z tego, co się orientuję, najbardziej z psami takie najgłębszą więź wytworzyliśmy dotychczas. Tak, no bo wspólnie ewoluowaliśmy, nie? Zdecydowanie, nie? I, i to ma znaczenie. Nasze emocje naprawdę są najbardziej właśnie psy przejmują. Tak. Takie, no tym bardziej, tak jak mówiłyśmy na seminarium naszym, nie? Zresztą nagrania jeszcze są dostępne na mojej stronie lękseparacyjny.pl. Może Zuza da się nam mówić, zobaczymy i jej nagrania też będą, ale jeśli nie, no to trudno, będziemy żałować. Natomiast dużo... Zaakceptujemy to i po prostu poczujemy wdzięczność, żeby były dostępne do stycznia. Dokładnie, dokładnie, ale jakby tutaj się heheszki robię, ale jakby dużo o tym mówię, bo jakby tam właśnie o tej więzi, którą mamy z psem i którą w zasadzie to pies ma z nami, bo jesteśmy takimi jakby rodzicami dla niego, tak? I to mówię, to w dużym skrócie teraz, a jakby jest to rozwinięte tam. Tak, właśnie, bo Ala tam opowiadałaś przecież o relacji, prawda, o tej zdrowej relacji, takiej, która wspiera. Rodzajach więzi w ogóle, tak, jak która je tworzymy. Wspiera psa, a nie właśnie tworzy takie niebezpieczne, Właśnie, kolejna rzecz, kolejna strategia, którą możemy użyć i tak naprawdę to nadal jest praca z psem naszym, nawet jeśli nie dajemy smakołyków i nie bawimy się zabawką, to dawanie wsparcia, czyli rozpoznawanie w psie tych sytuacji, w których on doświadcza trudnych emocji, kiedy sobie nie radzi i reagowanie w taki sposób, że jakby my pokazujemy mu, jestem z tobą. I to jest łatwe w sytuacji, kiedy pies się boi i unika, jest bardzo trudne, kiedy mamy psa, który idzie w stronę agresji i reaktywności. Często za takie ekspresyjne zachowania my też byliśmy karani, czy nadal nasze społeczeństwo nie przewiduje jakby pozwolenia na takie zachowania, bycie głośnym, bycie ekspresyjnym, wszystko dziwne, ktoś powinien u czubków wylądować. No bo dziewczynki na pewno jak się złościłyście, to teraz jesteście brzydkie, nie? No bo... Tak, złość piękności szkodzi. Oczywiście, Jezu, że tak. Ile się musiałam złościć, żeby być jako... No i syfy nam zostały, no trudno, wychodzą, jeszcze wychodzą te traumy z dzieciństwa. Dokładnie. Na czole. No, ale właśnie to jest tak, że jakby trudno jest to zrobić, ale warto. Czyli jakby popatrzeć na naszego psa, że to, że on na przykład zachowuje się jakoś tam agresywnie, to jest jego wołanie o pomoc. Tak, ja słyszałam piękny jakiś cytat, który może teraz nie zabrzmi pięknie, ale jest głęboki, że tak naprawdę... Ale to i do ludzi, do zwierząt, i do zwierząt też, nie? To ogólnie do zwierząt się odnosi, że im większa agresja, i może się uda, im większa agresja, tym większe wołanie o miłość. Tak, czy potrzeba tej miłości i akceptacji, nie? Tak. Dokładnie. Tak, i ja to widzę u ludzi. Tak, u ludzi to w ogóle bardzo widać. Niesamowicie, jak dasz przestrzeń, jak odetniesz swoje emocje i to, że ten człowiek jest dla mnie wredny i ja jestem ofiarą, jeśli potrafisz się od tego odciąć, jest najtrudniejszym etapem i stworzysz tylko przestrzeń do tego, żeby przestrzeń takiej akceptacji i po prostu pozwolisz, dasz Że ten ktoś taki jest, tak, dokładnie. Ja cię akceptuję, ja tutaj siedzę z tobą i jestem gotowa na wysłuchanie wszystkiego, co masz mi do powiedzenia, to ten człowiek niesamowicie może się otworzyć i nagle się okazuje, że to jest zupełnie inna osoba, niż sobie wyobrażałaś. Dokładnie.
ta skorupa pęka i widzisz prawdziwego. Tak, bo często budujemy, jak, im bardziej jesteśmy zranieni i tak samo psy, tak. Im bardziej są zranione, tym grubsze mury i fasadę budują wokół siebie. Jasne. No bo to zabezpiecza, tak? Jasne. Przed docieraniem kolejnych negatywnych bodźców, mm-hmm. jakichś, nie wiem, traum i tak dalej. Tak. Więc jakby też często widzimy coś takiego, bo my często, nie wiem, mówimy na przykład, nie wiem, czy na zajęciach z Irkiem, tak, właścicielom psów, które są agresywne, że, tak. Że to jest dobrze, że on się zachowuje agresywnie, w sensie jakby agresja jest okej, okay, tak, bo to jest tak. gatunkowy sposób komunikacji i no to właśnie, nie jest zaburzenie właśnie. Behawioralne, natomiast widać to, że jeśli pies jest chwiejny, tak, i jest taki tak naprawdę w środku zupełnie niepewny siebie, to te reakcje agresywne będą takie nieadekwatne, takie wybuchowe, mm-hmm. takie na wyrost, tak. a im pies bardziej staje no się tak. spokojny sam w sobie, ufa nam właśnie, mm-hmm. czuje się bezpieczniej, albo zobaczył, że ileś razy odpędził tego drugiego psa, a my powiedzieliśmy, wow, super, poradziłeś sobie, to te reakcje przestają być takie intensywne, bo on już widzi, że on nie musi, tak? Właśnie. Że wystarczy spojrzeć, tak, twardym no spojrzeniem, a nie, wiesz, wypyszczyć się z pianą na gębie i nie wiem, rwać się na smyczy, nie? Zdecydowanie. I to tak samo jest u ludzi. Naprawdę, to co mówisz, to sobie tak. wyobraziłam człowieka, mówię, tak, dokładnie to samo się dzieje. Jesteśmy bardzo podobni, nie? Bardzo podobni. No dlatego mówię, mnie tak strasznie też, no mówię, mnie interesuje też psychologia ludzka, bo ja widzę, tak. jak bardzo jesteśmy... Jak my jesteśmy do siebie zbliżeni, nie? No i mamy wpływ ogromny, nie? Tak, jaki mamy wpływ? No. Jezu, jak my naprawdę się otworzymy bardziej na swoje własne emocje, no. Na trudne emocje, tutaj w szczególności podkreślę, tak, a nie tylko tak. na to, oczywiście, tak jak powiedziałam, nauczenie się... Czerpanie radości też jest ważne, nie? Oczywiście, to bez tego sobie nie wyobrażam życia, ale to, co u siebie zauważyłam, gdy poszłam w ruch pozytywnego myślenia i mm-hmm. tylko starałam się myśleć pozytywnie, nie pozwalałam sobie na negatywne emocje, tak. i ja byłam, wiesz, ja już byłam taka optymistyczna, jakby pozytywna. No, ja się ślinie. Pluję się. Pluję się. Reakcja stresowa, słuchajcie. Tak, już za dużo emocji tutaj. Musisz się napić teraz. Ale... Wody. A! To nuda, to wytrzymam. Wiesz, ale już mnie tutaj, kurczę, już mnie wytrąciłaś teraz, czekajka. No, że mówiłeś, że poszłaś w ruch pozytywnego myślenia właśnie. I próbowałaś być cały czas pozytywna. Dokładnie, no to generalnie ja czułam się pozytywna, ale to jeszcze nie było takie, to było takie poczucie, że czegoś tu brakuje. I dopiero gdy poszłam jeszcze głębiej w ten taki ruch, takiego po prostu rozwoju bardziej, ale takiego głębszego, nie takiego właśnie mainstreamowego, że tak powiem, to dopiero gdy zaczęłam akceptować w sobie te takie negatywne w oczach społeczeństwa cechy i po prostu zaprzyjaźniłam się ze sobą. Ja to tak lubię. Tak. Zaprzyjaźniłam się ze sobą, to dopiero teraz czuję prawdziwe poczucie takiego szczęścia. No nie? Właśnie. O to chodzi. Dopiero wtedy. To się ładnie nazywa integracją cienia. To jest niesamowite, bardzo mnie ciekawy ten temat. Integracja cienia. Powiesz mi o tym później więcej, bo też jestem ciekawa. Dobrze. Ale wiesz, to widzę totalną analogię, bo na przykład zdarza mi się spotykać takie osoby właśnie, które przychodzą do mnie z problemem psa i one wstydzą się tego, jak zachowuje się ich pies. Tak. I nawet w sumie, jeśli o nie chodzi, to nie miałyby aż takiego problemu z tym, gdyby mieszkały na odludziu, no ale przecież mieszkamy w społeczeństwie, tak, mieszkamy w bloku, nie no wiem, tak, więc on tak nie może robić, po prostu nie może, tak? I no jest właśnie. Mi z tym źle, jest mi z tym, czuję wstyd, więc automatycznie będę się denerwować, tak, tym, że mój pies tak robi, no więc on denerwuje się bardziej, bo czuje nasze nerwy, on nie wie, że my się denerwujemy, bo on robi coś nieakceptowalnego tak. społecznie, tylko czuje te emocje, tak? Pamiętajcie, że emocje to jest całkowicie realny stan, który pojawia się w odpowiedzi na reakcję w naszym mózgu. Tak. Emocje dla psów pachną, bo zmienia się biochemia naszego organizmu, wydzielają się inne hormony i tak dalej. Więc one dokładnie wiedzą, w jakim ty jesteś stanie, możesz mieć pokerową twarz. No właśnie, to właśnie dla psu to nie ma znaczenia. Tak. Człowieka oszukasz, ale nie psa. Właśnie nie psa. To jest to. Tak. To jest to. Właściwie, kurczę, zastanawiam się, powiedz mi, jak to musi być. W sumie nigdy tego tak nie rozkminiałam, że patrz, na przykład jesteś wkurzona, ale się uśmiechasz, więc dajesz psu tak naprawdę taki sprzeczny sygnał. Oj tak. Nie? Tak. Jak tak. on się wtedy czuje? Czy poczuje zagrożenie na przykład z tego, że jesteś taka niespójna? Wiesz co? Wiadomo, że też uśmiechając się możemy się trochę oszukać trochę organizm, nie? Tak samo jakby mówię o tej postawie, nie? Że tak. Też to faktycznie ale hormonalnie... To chwilę zajmuje, nie? Tak, chwilkę tak, ale wiesz co? Ja ci powiem, według mnie z moich obserwacji, to co widzę, psy tak naprawdę czują głębie. Nie, to i tak jest, jeśli to jest i tak udawane. Tak, udawane, typowo, nie? No, wiadomo, można jeszcze tam jakieś, może jakieś konkretne przypadki, jakieś coś innego zaobserwować w jakichś pojedynczych przypadkach, ale ja wierzę, że psy czują właśnie
Właśnie te prawdziwe emocje, ale ja ci nie? Powiem tak, jak my się otworzymy na to, co ja, na to, co ja w ogóle próbuję bardzo mocno. Intuicja. Aha. Słowo klucz. Zakazane słowo, słuchajcie. Właśnie jedno z chyba z 5000, które używam na co dzień. No to wówczas jak najbardziej to możemy od innych ludzi czuć. Bo ja już miałam do czynienia z ludźmi, którzy w oczach osób, które były, które tak logicznie i wiecie tak, no, analitycznie, Ala, analitycznie stąpają po ziemi, że tak powiem, chodzą po tej ziemi, no to w ich oczach ta osoba wydaje się profesjonalna, wydaje się, wow, jaką ma wiedzę umysłową, taka z poziomu umysłu, wiedzy z poziomu umysłu, jaka ona jest profesjonalna, no już profesjonalna mówiłam, ale taka, no wiesz, taka i owaka. Właściwa na właściwym miejscu. Ogólnie super, że dobra osoba, taka dobra osoba, nie? To w momencie, gdy otworzycie się właśnie na swoje, właśnie na swoją intuicję, to to wszystko zauważycie jako powłokę. Będziecie w stanie to wyczuć, że to jest sztuczne, udawane i to ciężko wytłumaczyć, bo to trzeba poczuć. Możecie mieć wręcz reakcję w ciele, czyli na niektóre osoby, ja na przykład mam, jak nawet o nich tylko pomyślę, na przykład zaczynam się trochę dusić, jakby wiesz, spłyca mi się oddech. Ciężar w klatce piersiowej. Ciężar w klatce piersiowej, często czuję ucisk w żołądku, czyli wręcz... Taki węzeł się robi, oczywiście, tak? Oczywiście. I znowu każdy z nas ma, nie, że tylko jacyś kurczę z jakimiś super umiejętnościami, każdy z nas posiada taką opcję, tylko pytanie, czy na to się otworzymy, bo nasze nawet własne ciało nam mówi o... ostrzega nas przed czymś, daje nam informacje. Tylko no jeśli my uważamy, nie, to jest jakieś tam głupie, nie, idziemy tylko logicznie, no to logicznie ta osoba jest super. A potem wiesz co, ale widzisz, to jest też to, że jak pracuje się ze zwierzętami, to często się taka intuicja wyrabia, już o tym mówiłam zresztą, ale rozmawialiśmy chyba nawet w jakimś odcinku, że ja czuję, że pies mi grozi. Tak, może sobie siedzieć i na mnie patrzeć. Tak, ale już czujesz. No. Ale ja czuję, że on, że on zaraz coś może zrobić, nie? Zdecydowanie, zdecydowanie. I to nie jest to, że ja to widzę i analizuję, o, teraz on napiął ucho, a teraz on, wyostrzył spojrzenie, a teraz on zamknął pysk. Tak. Owszem, to mogą być sygnały, które nam mówią, że pies się spina, tak? Czy on jakby zaczyna grozić. Co też zresztą często na filmach, tak jak analizuję, to ja to wypunktowuję, żeby nam łatwiej było zobaczyć. Ale jak już jesteś z takim psem, to pierwsze, co u mnie się pojawia, to ja to czuję. Nie? Bo widzę, kiedy pies siedzi i może nawet bardzo podobnie wyglądać, ale ja wiem, że on nie jest gotów zaatakować. Że on na przykład zacznie na mnie szczekać. Nie wiem, czuję to po prostu. Oczywiście, oczywiście. Nie? Ale widzę psa, który jeśli ja nie przerwę tego w jakiś sposób, nie wiem, czy właściciel go nie odwoła, czy nie wiem, nie, cokolwiek nie rozproszę go, to on mi zagrozi tak realnie. Tak. Nie? Zgadza się, oczywiście, że to można czuć. I to jest, wyczuwalne. I to jest właśnie typowa, może właśnie intuicja, jest, tak? Ale ja ci zapewniam. No, osoba, znaczy, która żyje intuicyjnie 90% życia. Jak to nazwiemy, intuicja. Tak? Nieważne w sumie, jak to nazwiemy. Natomiast to są odczucia w ciele. Ale to są odczucia, na które my się często nie otwieramy, bo to nie zawsze właśnie jest logiczne, nie zawsze możesz to jakoś opisać. Właśnie. I teraz tak, wracając do tych naszych psów problemowych, w momencie, bo często jest tak, że ktoś mówi, że on się rzuca tylko na niektóre psy, nie? Ale nie na wszystkie. I w sumie nie ma wzorca, że nie wiem, nie jest to zawsze duży, czarny pies, który, nie wiem, ma jakieś złe skojarzenia z nim, tak? Bo jak nie wiem, młodości się na niego rzucił. Tylko właśnie często to jest tak, że jakby nie widać tego wzorca. Ale na przykład wiemy, że ten pies, nie wiem, coś takiego ma w sobie, właśnie, czy jakoś zagroził, tak, co nie, my nie wyłapaliśmy, a nasz pies doskonale wie, że jest zagrożony. No, właśnie o to chodzi, nie? Ale pójdę jeszcze krok dalej, spójrzmy zawsze na człowieka tej też psa. Bo ja widzę też, że jest taka zależność, że tak naprawdę... I to teraz zastanawiam się, czy pies może czuć... no wiadomo, jeśli ten pies jest bez człowieka, no to co innego, ale jeśli ten człowiek idzie z tym psem, to też jakby od tego człowieka również może jakby iść coś, co ten pies, nasz pies wyczuwa. Tak. Jak najbardziej. Właśnie też widzę taką analogię, że jak właśnie też jestem, mam takie przypadki, gdzie nie ma tej takiej, wiesz, logiczności, że tak powiem, takiego schematu, to okazuje się, że no faktycznie mój pies reaguje na tego psa, no ale jakby pani zobaczyła opiekunkę, ta właścicielka, właśnie. Nie? Często to widzę, Ala. Tak. Często, kurczę. Tak. Że tak naprawdę, wiadomo, pies może też właśnie jakby taka komunikacja może nastąpić, której też nie zaobserwujemy. Ale też widzę, że tutaj ten człowiek, spojrzymy na tego drugiego człowieka, nie? To jest takie,
interesujące, po prostu takie. Bardzo. No, natomiast właśnie, no i znowu jakby, czyli jak wyjdziemy sobie z tego poziomu, że mój pies ma jakieś zachowanie i ja je teraz muszę zmienić i muszę ułożyć plan pod zmianę tego zachowania, to zaczniemy właśnie łatwiej nam będzie być z tym naszym psem, jakby wspierać go na zasadzie takiego też takie obserwowanie, właśnie jak mówisz, uważnego, co tu się teraz stało, tak? Dlaczego on teraz tak zareagował? Kwestionować w ogóle, a nie reagować. Stało, nie? O to chodzi, właśnie, że będziemy w stanie kwestionować i po prostu robić podejmować takie konstruktywne dla naszego psa kroki. Bo jak my się zaczniemy irytować, że o Boże, zrobił to znowu kolejny raz. Tak. To znaczy, wiesz co, to jest też takie ludzkie, nie? Bo jeśli nasz pies się ciągle rzuca, to nam się pojawiają takie myśli. Natomiast żeby właśnie szukać... Tak. Ja to zachęcam do tego, żeby to przełamać, bo jest bardzo łatwo automatycznie reagować, ale już tutaj na tym jakby no... Mogę 100% powiedzieć, że to na pewno nic pozytywnego w to nie wniesie, nie? Dokładnie. Więc jak najbardziej to jest ludzkie i jak najbardziej nie chodzi o to, żeby teraz się znów mieć wyrzuty sumienia, że to robiliśmy, tylko po prostu znów, o Jezu, faktycznie to robiłem, po prostu to zauważyć i postanowić, że teraz postaram się robić to inaczej. Okej, okay, dokładnie. Czyli nie teraz ubolewamy, bo teraz można iść w drugą stronę, czyli Boże, jaki ja byłem beznadziejny w takim razie i po prostu jak mojego psa nie wspierałem, słuchajcie. No bo nie, tu znów tego chodzimy nie robimy. W rolę ofiary, tak. W co też psom nie pomoże, ani nam nie pomoże, ani psu. Nie. Po prostu zaobserwowanie, że no dobra, robiłem tak, to tak, ale skąd mam wiedzieć coś, czego nie wiem? Więc już teraz wiem, mogę robić inaczej, nie? Tak, teraz usłyszałam, że można inaczej, postaram się właśnie pójść innym krokiem. I to jest zajebiste, czyli plusem jest to, że, sukcesem jest to, że zaobserwowałem, uświadomiłem sobie ten wielki 70% krok. Sukcesu. Tak, tak, spokojnie. I wtedy, i teraz, to nie znaczy, że, oczywiście, że automatycznie będziemy w stanie inaczej reagować, ale będziemy już tego świadomi, więc będziemy sobie łatwiej. W stanie to wyćwiczyć. Tak. Dobra, czyli tak, jeszcze tak na zakończenie chciałabym powiedzieć o takiej jednej ważnej rzeczy. Kurczę, Ala. No, czas leci, nieubłaganie. Trzeba kolejny seminarium zrobić. Dokładnie. Wiesz co, bo jeszcze bym chciała poruszyć taką rzecz, która może być właśnie nagrodą dla naszego psa, żeby zobaczyć tak naprawdę, jaką on ma ukrytą motywację w tym, co robi. To właśnie dużo o tym mówi Grisha Stewart w metodzie BAT, czyli Behavioral Adjustment Training. Ona tam stosuje nagrodę funkcjonalną, czyli odkrywa jakby, o co chodzi psu, czy on chce zbliżyć się, czy on by raczej chciał zwiększyć dystans. I jakby w ramach tej nagrody my proponujemy mu właśnie to. Czyli na przykład pracujemy sobie z odległością. Okej, nasz pies na przykład, w ogóle właśnie, jak ty powiedziałeś, że ty jakby poszłaś w tą stronę bardziej dotyku, bardziej takiej intuicji, bo było ci z tym bliżej, ja trochę musiałam w to pójść, no bo większość psów, z którymi pracuję, po prostu w stresie nie je. Więc wiesz, jedyna moja strategia, którą miałam dotychczas, czyli wow, daj mu smaczka, odwróć mu uwagę, tak, no, nie wiem, zróbmy sesję, po prostu poległa, nie? Aha, tak, automatycznie. No. Automatycznie. Jakby dzięki temu ja też zaczęłam się przygotowywać właśnie na inne metody. I tutaj jakby warto by było odkryć motywację naszego psa, czyli jeśli on się boi czegoś, to odejdźmy, tak? Jeśli on nie zareagował na przykład, to pochwalmy go i po prostu powiedzmy mu super, brawo, dobry pies i idziemy sobie w drugą stronę. Natomiast może być też tak czasami, że nasz pies wygląda jakby bardzo chciał się tam dostać, a jednak nie jest to zbyt dla niego dobre. O, to jest najgorsze, bo to jest najtrudniej. Ciężko to tak to rozpoznać. To tak jak z tym dotykiem, nie? Że no przecież mój pies chce dotyk. No, a tak okazuje się potem, że to jest właśnie coś zupełnie innego, tak, nie? Innego. Tak, innego. Natomiast właśnie... Sztuczna pewność siebie, nie? Takie przykrywanie braku pewności siebie bardziej. Albo też takie poczucie kontroli, tak? Że on tam podejdzie, żeby sprawdzić, no, żeby na pewno, wiesz, albo zaatakować pierwszym, żeby nie zostać zaatakowanym, czy to jest pewność, nie? Taka pewność siebie, o którą on chodzi, no, prawda? Zupełnie nie, nie jest. Ile, zupełnie, ile w ogóle, jak to mówiłaś, znów, czy za to idzie napięć? Ja zawsze stwierdzam, czy w coś chcę wchodzić, patrząc na jedno kryterium. Dokładnie. Czy w tym idzie, jest napięcie i jest taki przymus, właśnie przymus, napięcie, presja? Tak. Czy wow, ulga, spokój, wyciszenie. Że ten pies schodzi z tych emocji właśnie, nie? Z emocji. No. To, co powiedziałaś właśnie z tym pewnością siebie, z tym przykładem, to ja od razu napięcie wyczułam, tak, nie? Tak, tak. No, dlatego jakby to też możemy użyć, nie? Czyli zobaczyć właśnie, czy większość psów chce zwiększyć dystans, ale tego nie umie zrobić, nie? Czy jakby nie ma takiej strategii w swoim repertuarze pod tytułem odejść z sytuacji. Dlatego jakby zaczynając to stosować, plus jeszcze techniki smyczowe, gdzie ochraniamy psa, jakby pokazujemy mu, że możemy odejść właśnie, czy zwiększyć odległość, czy cokolwiek, to też o tym mówimy dużo w nagraniu o smyczy z Irkiem w dialogach na cztery nogi, no to nagle się okazuje, że nie musimy żadnych smakołyków, żadnej typowej, nie wiem, sesji treningowej robić, albo, nie wiem, nagradzać psa zabawką, żeby on zaczął czuć się lepiej, albo żeby zaczął wykorzystywać tę strategię samemu, nie? Czy na przykład widząc psa, stwierdza, dobra, to ja sobie odejdę.
nie? Poznać alternatywy. Poznać nie? alternatywy. Ja to tak, ja tak. Sumie nazywam, nie? Poznać alternatywy. No. No bo jeśli pies zawsze tak robił, to tak, on nie wie, że może inaczej. Tak samo z człowiekiem. Dokładnie. On żył 20 lat, tam 40 lat w taki no, sposób, tak, nie wiem, no robiąc coś i on nie wiedział, że można inaczej. Tak. On myślał, że to jest jedyny sposób, no bo nikt mu tego nie pokazał. Tak, i to wcale nie znaczy, że ten ktoś jest głupi, czy ten pies jest głupi, nie? Bo nie wiem, nie, tyle razy go odwracałam mu uwagę smakołykiem, a on dalej szczeka, tak, nie? Właśnie to nie o to chodzi, tak? To po prostu jakby on jeszcze nie zobaczył, że to może mu sprawić ulgę, nie? Dokładnie. No, także, także tak, no podsumowując teraz, tak? Jakie mamy... Trudne do podsumowania. Ale dam radę. Dam radę, no. Czyli tak, przede wszystkim intuicja. Tak. Tak? Zdecydowanie. Patrzymy, ja bym to, co czujemy. Co czujemy? Otworzenie się, kurczę, nie bójmy się tej intuicji. Tak. Jejku, to jest jakieś słowo klucz, słowo zakazane, tak, naprawdę. Tak. Słuchajcie, zwierzęta, psy, no to są... To nie są takie... twardo stąpające po ziemi, logiczne. Tak, tym bardziej, że one często jakby właśnie po prostu reagują bardzo intuicyjnie, jakby w odbiorze na pewne różne bodźce. Jak najbardziej. Także możemy iść za ich przykładem. Możemy się tak, po prostu. Tego uczyć, to jest coś, tak, czyli taka otwartość, tak? Po drugie, takie nastawienie, czy właśnie pozytywne, nie chciałabym użyć tego słowa, bardziej takie wspierające. Takie wspierające, pozytywne nie jest... Wspierające nastawienie, czyli ja wiem, że mój pies stara się jak może, zawsze próbuje jak najlepiej się zachować, ale nie zawsze może, więc ja mu jakby potrzebuję mu pomóc, nie? Tak, dokładnie, dokładnie, no bo jakby chce to zrobić na pewno, mm-hmm, no jako... Dokładnie, jako opiekun, no i teraz tak, jak mu pomóc? Można go dotykać w odpowiedni tak, sposób, no i tu już odsyłamy do filmików Zuzy o Titać, tak, bo tak, dużo tak, ich już nakręciła tak, i można tam też i sporo technicznych wskazówek. Wiadomo, najwięcej tak, może się uczyć, prawda? Dokładnie. Także, no bo to z samego filmiku też... Wiadomo, filmiki są, widzę, po prostu widzę też po, no, po takim odbiorze, że mm-hmm, ludzie, jak najbardziej można się coś, czegoś nauczyć, ale widzę, że tam, wiadomo, trzeba jeszcze, urywki, nie? Jeszcze tak, brakuje tych łączników czasem, tym bardziej, jeśli mówimy tutaj, bierzemy pod uwagę indywidualność każdego psa. Dokładnie. Więc tutaj tylko taka przestroga, że jeśli... Że niekoniecznie to, że jeśli z filmików coś nie tak, zadziała, to nie znaczy, że to nie zadziała, bo tu widzę, że metoda jest zła, tylko po prostu być może robicie coś troszeczkę inaczej, tak, niż powinno tak, to być waszym psem, nie? Można zinterpretować różnie, prawda? To no, co tam pokazuje. No, także to tak. Tak, to więc dotyk mamy. Mamy oczywiście ciepły ton głosu, tak? Czyli też nasze emocje, że my się cieszymy, że wow, fajnie, tym razem odpuściłeś. Właśnie, docenianie takie docenianie. Dokładnie. Praca ze swoimi emocjami. Oj, oczywiście. Bardzo dużo. Nie? Czyli też właśnie nasze... I zaczynanie od siebie. Spokój wewnętrzny, tak. Zrzucanie odpowiedzialności na świat dookoła. Dokładnie, dokładnie. Dawanie psu strategii radzenia sobie zamiast kontroli jakąś komendą, czy jakimś, nie wiem, konkretnym zachowaniem, które my sobie wymyśliliśmy. Pokazanie psu, że można wyrazić te emocje, które czuje, żeby, tak, że chce, że można je wyrazić tak w ogóle i w jakiś sposób. Ale bardziej konstruktywny tak, sposób, właśnie. Tak, więc zachęcamy do podążenia tak, za nim, tak, w tym, co on robi, oczywiście w bezpieczny sposób. Zachęcamy do tego, żeby właśnie pokazywać psu, że on może z pewnych sytuacji zrezygnować i tak, wykorzystywać to, że on na przykład czuje się lepiej, jak coś zrobi, tak, jak nie wiem, właśnie zwiększy dystans, na przykład można go tego nauczyć, czyli szukamy strategii, tak, które pozwolą psu obniżyć emocje. Tak. No i tak naprawdę nie potrzebujemy do tego żadnych jakichś akcesoriów, super typu jedzenie czy zabawki, nie? To jest do zrobienia. Większość z tych rzeczy da się zrobić albo nagrodą środowiskową typu właśnie patyk, albo na przykład, nie wiem, właśnie możliwość podejścia do opiekuna i poszukanie wsparcia, to też często jest wzmacniające dla psów. Tutaj coś dodam? Tak naprawdę, ale ja uważam, że jeśli my nad sobą, no otworzymy się na pracę nad sobą, mm-hmm, to my będziemy bardzo dużym wzmocnieniem, bo pies tak, będzie chciał tej energii, którą zaczniemy emanować, że tak, tak powiem. Tak, naprawdę bo nasze... będziemy tacy spokojni, taką ustoją będziemy, nie? Zwierzę, właśnie dlaczego psy podczas właśnie sesji medytacji czy jogi chcą być blisko nas? No. Bo my się wyciszamy, tak, przestajemy my nadmiernie myśleć, do czego mamy bardzo duże tendencje. Tak, tak. I sami widzimy, ja rozmawiam z ludźmi i oni mówią, że mój pies zawsze wtedy chce być obok mnie. Dokładnie. Bo albo to albo tak, właśnie to, co często widzę, to na przykład, że pies chodzi za osobą w domu, która tak naprawdę najbardziej go ignoruje. Tak? Właśnie. Czyli jakby taka jest pozytywnie nastawiona, nie to, że nie lubi tego psa nie, i ten, ale natomiast nie ma oczekiwań, właśnie, żadnych oczekiwań. Nie narzuca się. Najczęściej to jest też osoba tak, najspokojniejsza w domu, tak? Tak, więc tak, jakby. No. Ogólnie ja bym jeszcze tutaj dodała, to jest bardzo duży temat, ale to jest ale też moja obserwacja. Wdech, wydech i większy luz tak, i dystans do siebie, tak, do świata. I takie poczucie, że... Ja w ogóle tak sobie już lubię to powtarzać. Ile my tak naprawdę czasu żyjemy w perspektywie wszechświata? No to jest maluteńki iskierka, nie? Nie ma co tak, wiecie,
przeżywać, spinać, przeżywać, jasne, jakby na razie należy to przeżywać, ale taki, tak, nie zamartwiać się, nie? Nie przesadzać, to tak naprawdę w większej perspektywie to nie ma znaczenia, że tak no. powiem, czy to będzie tak idealnie wykonane, czy to będzie zrobione tak, jak my chcemy, czy tak, jak my nie chcemy. Tak. Ja widzę to po sobie, jak bardziej się wyluzuję, więcej się śmieję z siebie, ja uwielbiam się z siebie śmiać, ludzie, polecam wam to z całego serca. Właśnie mówię, teraz robię w sierpniu takie warsztaty oferuję, gdzie między innymi będziemy się uczyć dystansu do siebie, wiem, po prostu... Wiem, o których warsztatach. Tak, dystansy, warsztaty nie radości. Powiem pierwotnej nazwy, bo jest niecenzuralna. To powiem, to powiem tę wersję niecenzuralną. Nie wiem, jaką Ala zna. Warsztaty radości, radości życia nie, ze swoim ja psem. No. A, to znalazł się. To powiedz mi, którą, bo faktycznie tak, trochę to później, za kulisami. To później, dokładnie. A to ta cenzuralna jest warsztaty radości i życia ze swoim psem. Super. I tam właśnie na tych warsztatach jako tak po raz pierwszy tak naprawdę, znaczy poza tym programem online, który prowadzę, chcę właśnie skupić się tak na, pokazać ludziom właśnie te triki, jak kurczę wyluzować, bo ja też byłam spina dupa, że tak powiem, że ja też byłam taka, Jezu, taka właśnie, że wszystko musi być idealnie, też nawet ja myślę, że byłam introwertyczką, która negatywnie myślała, także żeby było takie, żeby dać wam Zuza Rybarczyk właśnie wyznała prawdę o sobie. Docencie ten moment. No w każdym razie chcę, właśnie ja wszystko naprawdę dużo eksperymentowałam, otworzyłam się po prostu na różne aspekty. Ja widzę, jakie to jest niesamowicie otwierające, transformujące super. I po prostu cudowne. Więc ja widzę, że dystans do siebie i śmianie się ze siebie, bo my mamy z tym bardzo duży problem i niestety to na psy też ma duży wpływ. Dokładnie. Bo my no właśnie. Też nie umiejąc do siebie nabrać większego luzu, też ta presja ciężko jest wyższa na naszego psa i oczywiście. To napięcie, które nim... Oczywiście. Bo też jak możemy komuś, ja wiem, jeszcze to trzeba bardzo podkreślić, jak możemy komuś dać coś, czego sami nie mamy dla siebie? To jest podstawa. Tak. Jak ja mogę wiedzieć, jak to jest kochać kogoś tak prawdziwie, nie kochając prawdziwie siebie? Tak. To nie jest, słuchajcie, jakiś egoizm, którego powinniśmy się wstydzić czy wyrzekać, tylko właśnie tam tkwi... Tak. Rozwiązanie naszych problemów właśnie. No w większości, tak nie? A przynajmniej przyczynek do tego, żeby pójść w dobrą stronę. Oczywiście, że tak. Nie? To też ja zaproszę oczywiście na naszą Akademię Psiego Języka, która odbędzie się 21 marca i tam też będziecie mogli zobaczyć właśnie, jak radzić sobie na co dzień w takich trudnych sytuacjach. Super, będziemy dawać praktyczne narzędzia, będziemy pokazywać to na Azorze. Kto zna Azora, ten wie. Biedny jest Azor. Bardzo ekspresyjny psem. Czego on już nie przyżył. Nie, on jest taki reaktywny, słuchaj. Ostatnio to mówię ci, co on zrobił, później ci powiem. No, ale generalnie, tak? Czyli tak, otworzymy się na psy, na emocje, na obserwacje ich również, bo oczywiście będziemy pokazywać konkretne filmy, analizować, tak, co się tam dzieje w ogóle, żebyście też mogli zobaczyć, co się dzieje na co dzień, w waszych sytuacjach domowych, tak, życiowych, tak, co można zrobić, jak zareagować, więc oczywiście zapraszam, to jest seminarium teoretyczne, interaktywne, pierwsze takie w Polsce właśnie z analizą filmów i z użyciem Azora, będziecie zapraszeni na scenę, ci co chcą oczywiście, także będzie, super. Wiesz, żeby to poczuć, nie? Będziecie mieć scenę? No, prawdopodobnie jakiś kawałek pod projektorem super. Będzie. Czad. Będzie, tak. Czad, no. Także wiesz, super, no dlatego zapraszamy, są jeszcze zniżki do 12 lutego i oczywiście... A potem już jest standardowa cena, więc oczywiście można się zapisać, no aż ale... Aż tacy fajni nie są, słuchajcie. W dupę, nie. No, tak. No i oczywiście co? Zapraszamy też do naszych poprzednich nagrań. Macie bardzo dużo dokładnie. Też darmowego kontentu. Tak. Dużo z tego można jakby wyciągnąć, jest dużo porad praktycznych. Część z filmików jest bardziej filozoficzna, a część jest bardziej praktyczna. Natomiast jakby wszystko jest ważne, wszystko ma znaczenie. Wszystko jest ważne, słuchajcie, naprawdę. No, dlatego co? Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, że wytrzymaliście do końca. Kto wytrzymał? Ten wytrzymał. Szacun, nie? Słuchajcie, no. Tak, dawajcie łapkę w górę, to nie jest prosta energia wam się i tematy. Podobało. I udostępniajcie dalej, subskrybujcie nasz kanał. Bo chcemy być sławne. Tak, dokładnie o to chodziło. Żeby wreszcie nas telewizja zaprosiła, nie kurczę, z jakimiś porządnymi mikrofonami byśmy miały kurczę te rozmowy. Kurczę. Wszystko w swoim czasie, Ala, spokojnie. To właśnie, tak. Ale jeśli uważacie, że komuś się przyda takie nagranie, to też już nie z typowo egoistycznych pobudek, ale z takich altruistycznych. No, roześlijcie to dalej, tak. Przekażcie komuś. Może akurat jest taka osoba w waszym otoczeniu, która użera się ze swoim psem, kręci się w kółko, nie wie, co ma ze sobą począć i co on do niej mówi, więc zapraszamy do dzielenia się tą wiedzą. Dokładnie, żeby jej życie stało się lepsze. Pełne magii i kolorów. Dobrze, nie powiem tylko słowa. Pa! Pa!